Es ist auffällig, dass dieses System, gerade dieses System, jest to godne uwagi, że akurat właśnie ten system, das so sehr bedacht ist, seine Einheit zu betonen, który szczególny nacisk na to kładł, żeby podkreślać swoją spójność, viel mehr als der Protestantismus. Also viel mehr als, als das System des Protestantismus. O wiele bardziej niż protestantyzm, tą swoją wspólność, jednorodność. Dass wir gerade hier verschiedene Gruppen finden, mehr als in jedem anderen Sendschreiben. Że akurat tutaj w tym liście znajdujemy opisane różne grupy i o wiele większą ilość grup niż w pozostałych listach. Es wurde schon angedeutet. To było już omawiane. Wir haben einmal innerhalb dieses Systems das, was Isabel darstellt. Po pierwsze, w tym systemie mamy to, co ta Isabel przedstawia sobą. Dann haben wir die, die der Herr seine Knechte nennt. Następnie mamy wszystkich tych, których Pan nazywa moimi sługami. Dann haben wir in Vers 23. Następnie w wierszu 23. Solche, die aus einer solchen Verbindung hervorkommen, ihre Kinder. Ihre Kinder werde ich mit Tod töten, ja. I ich dzieci też zabiję, czyli mamy tutaj tych, którzy są dziećmi ich, jej. Und dann haben wir die übrigen, die hatten wir gestern schon erwähnt, das ist der Überrest innerhalb Thyatiras. A następnie oglądamy tych pozostałych, którzy tak jak żeśmy wczoraj słyszeli, są tą resztką wierzących z Thyatyry. Wir können daran sehen, es ist der, dessen Auge wie eine Feuerflamme ist, der alles beurteilt. I możemy widzieć, jak oczy Pana są jako ogień, jako płomień ognia, który wszystko osądza. Unsere Augen hätten diese Unterschiede zumindest der ersten drei Gruppen wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Nasze oczy te różnice pomiędzy tymi grupami, przynajmniej pomiędzy tymi trzema pierwszymi, nie zauważyłyby tak szybko. Aber Gott sieht es. Ale Bóg to widzi. Und es wurde schon gesagt, er behandelt sie auch verschieden. I było już to powiedziane, że też i on ich różnorodnie traktuje. Ich bin nicht so ganz sicher, ob wir bei dem Ausdruck meine Knechte wirklich sagen können. Nie jestem tak tego pewny, czy w związku z tym wyrażeniem sługi moje, dass sie dem Herrn gehören in dem Sinne, dass sie Gläubige sind. Że oni do Pana należą w tym sensie, że są wierzącymi, możemy to widzieć. Ich will nicht ausschließen, dass darunter solche waren, die wirklich gläubig waren. Nie możemy tego wykluczyć, że wśród nich byli tacy, którzy byli wierzącymi. Aber wir sehen das auch in den Gleichnissen des Herrn zum Beispiel, wo er seine Talente ausgibt. Ale widzimy też i w tych podobieństwach, jakie Pan przytacza, między innymi w tym, że on udziela swoje talenty. Das sind alles die Knechte jenes Mannes. To widzimy, że on rozdziela je pomiędzy sług tego samego męża. Und doch ist der eine Knecht, der das Talent vergräbt. A jednak znajdujemy wśród tych sług takiego, który ten talent zakopuje. Eindeutig ein Ungläubiger. I widzimy dobitnie, że to był człowiek niewierzący. Wir sehen das auch bei den Knechten, die das Hausgesinde des Herrn versorgen sollen. My też i widzimy w przykładzie tego sługi, który miał zaopatrywać całą czelać tego domu pańskiego. Da ist jener eine kluge und treue Knecht. Widzimy z tej przypowieści, że był też mądry sługa i sprawiedliwy. Aber da ist auch jener böse Knecht. Ale również i widzimy, że był zły sługa. Und sie sind alle Knechte des Herrn. I oni wszyscy byli sługami Pana. Es ist hier das Bekenntnis, was vor uns steht,
Przed nami tutaj mamy wyznanie ich. So ist es grundsätzlich in den Sendschreiben. I tak z zasady jest to tak przedstawiane we wszystkich tych listach. Möchte noch auf, wir hatten das schon mehrmals angetönt, diese Verschlimmerung hin von Pergamus zu Thyatira. My żeśmy już o tym wspominali, jak następowało te pogorszenie sytuacji od Pergamu do Tiatyry. Auch Bileam hatte schon den Balak gelehrt. Również i Bileam pouczał Balaka, das Volk Gottes zur Hurerei und zum Götzendienst zu bewegen. Aby zwodzić lud Boży do wszeteczeństwa i do bałwochwalstwa. Aber wenn wir dort die Begebenheit lesen, ale gdy my przeczytamy w Starym Testamencie o tym zdarzeniu, hatte Bileam dabei keine Absicht, über Balak letzten Endes zu herrschen. To widzimy z tego, że Bileam nie miał takich zamiarów, żeby panować nad Balakiem. Darum fehlt dort auch bei Pergamus das Wort verführen. Dlatego też i brakuje tutaj w tym Pergamie tego słowa zwodzi. Aber das haben wir hier bei Isabel. Ale to akurat znajdujemy w przypadku tej niewiasty Izabel. Verführen heißt jemand für seine Zwecke einspannen. Zwodzić kogoś to oznacza, żeby używać go w wypełnianiu swoich własnych celów. Jemand so beeinflussen, dass er letzten Endes unter die Macht dessen gerät, der ihn beeinflusst. Wpłynąć na kogoś tak, aby on wykonywał wszystko tak, jak ten wpływający na niego życzy sobie. Und das genau war auch bei Isabel im Alten Testament so. I dokładnie tak było w przypadku tej starotestamentowej Izabel. Das ist auch hier so. I tak też jest i tu w przypadku tej opisanej w Tiatyrze. Ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen. Chciałbym jeszcze tylko na jedną okoliczność zwrócić uwagę. Auch wenn wir hier an die Kinder denken, die aus jener Verbindung hervorgehen. Jeżeli wspomnimy o tych dzieciach, które z tych jej związków pochodzą. Ein Kind von Isabel. Jedno dziecko tej Izabel. Eine Tochter. Jedna córka. War Atalia. Was? Atalia. Była Atalia. Die Frau des Königs von Juda. Była to żona króla judzkiego. Und ihre Absicht war es, den ganzen königlichen Samen umzubringen. A jej zamiarem było zgładzić całe nasienie królewskie. Den Samen Davids. A było to nasienie Dawidowe. Und Gott bewahrte diesen Samen in einer Person. Ale Bóg zachował to nasienie w jednej osobie. Ja, Isabel versucht den Herrn Jesus zu beseitigen. Tak, Izabel próbuje odsunąć na bok Pana Jezusa.